Dzień dobry, witam w kanale vlogu. Dzisiaj mamy odcinek motoryzacyjny, będzie wyścig 24-godzinny Lambo i będą w nim brali udział Polacy. Opowiem wam więcej na miejscu, jest już po mnie Maciek, wsiadamy do auta i jedziemy na tor. Jestem już na miejscu, jestem przy boksach startowych, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, bo nie jestem ogromnym jakimś znawcą wyścigów. Nie nagrałem wejścia, bo przy wejściu raczej by mi zabrali kamerę, mimo że mam przepustkę. Wiecie jak to z tym Dubajem jest, wszystko pograniczane, nic nie wolno. Więc szukamy teraz boksu 11B i Lambo, w którym będą jeździli nasi panowie z Polski, nasza ekipa, nasza drużyna, której kibicujemy dzisiaj. No i mamy pierwszego członka ekipy. Cześć Daniel, siemanko, siemanko. Dobra, idziemy, pokazuj co tu macie ciekawego. Teraz samochód już pojechał na pola startowe. Dlatego mechanicy tak samo poszli się ustawić wszyscy. To jest boks, tutaj stoi samochód. Wszyscy mechanicy są teraz na polach startowych, dlatego pewnie też tam pójdziemy. Idziemy sobie teraz dosłownie po torze. Ustawione są już samochody, bo tutaj będzie brało udział w tym kilkadziesiąt samochodów. Dokładnie ile było? Ponad 50. Ponad 50. I z tego względu samo ustawienie tych aut do startu zajmuje dużo czasu. Jest godzina przed wyścigiem, niecała, a ciągle tu się coś dzieje. A tak wygląda auto naszego polskiego teamu. To jest Lamborghini Huracan. Bardzo, bardzo zmieniony. Bardzo mocno zmieniony pod wyścigi. Nie ma niewiele wspólnego tak naprawdę z tym jak wygląda auto seryjne. A to jest, słuchajcie, Rafał, jeden z kierowców. Rafał będzie jechał pierwszy w całym wyścigu. Duża odpowiedzialność, prawda? No, zwłaszcza jeżeli pozostali chcą pojeździć. Dobra, a powiedz właśnie, od jak długiego czasu zajmujesz się takim ściganiem? Ponad 10 lat. Ponad 10 lat. To są zawsze długie wyścigi, czy raczej... Nie, zaczynałem od długich wyścigów, później był Puchar Porsche, Centralnej Europy, później Puchar Lambo, też europejski, dużo większa impreza, w dużo większym zasięgu. No i Puchar Bliskiego Wschodu, to też przez Lambo organizowane. Okay. No i teraz, że tak powiem, po tych wszystkich dziwnych sytuacjach wróciliśmy do Dubaju na 24. W takim razie dobra, powodzenia w wyścigu, no i zobaczymy jak pójdzie, oby jak najlepiej, jeszcze pierwszego miejsca. Nie, dziękuję. A teraz pokażę wam jak auto wygląda w środku. Też wygląda oczywiście inaczej. To jest auto torowe. Wszystko jest tak naprawdę wyprute. Dodatkowa klatka, rury są. Siedzenia wiadomo, że nie ma obok, bo to byłoby bez sensu. Kierownica inna. To naprawdę wszystko, ale to wszystko jest inne niż w seryjnym aucie. Ostatnie przygotowania przed wyścigiem, kierowca już wchodzi, już przygotowany na wyścig, nie będzie wychodził przez następną około godziny. Później będzie zmiana na kolejnego kierowcę. Tutaj mamy listy. Ci ludzie się będą jeździli, reprezentowali nasz akurat kraj w tym wyścigu. No i zobaczymy. Podobno początek jest największą odpowiedzialnością, bo jeżeli coś się na przykład stanie, no to reszta sobie już nie pojeździ. Minęła pierwsza godzina wyścigu, będzie pierwsza zmiana kierowcy. Będzie wchodził za naszego pierwszego kierowcę, czyli Rafała, z którym wcześniej gadałem. Grzesiek, drugi kierowca. On tutaj już jest, jest gotowy. W każdej chwili auto może wjechać. Nagrywamy i nagle okazuje się, że nie ma naszego auta, naszego rekina polskiego i coś się mogło z nim stać. Wszystkie auta zwolniły do 60, więc jakiś wypadek był. Auta jadą cały czas wolno, więc coś się na pewno stało i naszego auta nie widać, więc możliwe, że to z naszym autem coś się stało. Teraz czy to był poważny wypadek, czy to jakaś po prostu zwykła usterka, tego nie wiadomo. Także idziemy teraz do boksu,
zapytać, zobaczyć, o co chodzi. Ciągle patrzę, bijałem nas kolejne auta i naszego auta ciągle nie ma. Więc coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że go już nie będzie, że po prostu ono nie jedzie dalej. Z jakiegoś powodu. Z jakiego też za chwilę się przekonamy. Tutaj jest ciągnięty jeden samochód, więc coś się też z nim stało. Tak myślałem, auto stoi, czyli coś się stało. Tylko co? Zapytamy może kogoś, kto się bardziej zna. Okazuje się, że jest to problem z ścieżką biegów. Biegi przestały się zmieniać, manetka nie odpowiadała na nacisk. No i tak jak myślałem, trzeba było zjechać do boksu. Okazuje się, że ten samochód nasz, on nie wpłynął na zahamowanie ruchu, na zwolnienie do 60. Był po prostu drugi wypadek jednocześnie, to był zbieg okoliczności. U nas w teamie polskim jest zwykła usterka z ścieżką biegów, to nie podchodzi jakby pod 60. Teraz, obecnie, panowie przekładają części z drugiego, jakby zapasowego Lambo, które jest tylko pod części, do tego głównego samochodu. Tutaj jest auto rozkręcane, wykręcane są odpowiednie części, jak ja to wam powiem później, bo wszystko się za szybko dzieje. One będą przełożone do tego samochodu głównego i będą jechali dalej. I o dziwo, nic nie jest jeszcze stracone, bo to jest bardzo długi wyścig. W normalnym wyścigu, oni by to nawet nie naprawiali, tylko by powiedzieli koniec, pojechane, czekaliśmy, do widzenia. A że to jest 24 godziny, to wszystko można nadrobić. To po pierwsze, bo jest dużo czasu, a po drugie, w tak długim wyścigu inne zespoły też mają usterki, bo nie da się, bardzo ciężko przejechać 24 godziny bez żadnej usterki. I dzięki temu oni też tracą czas, więc jakby to się trochę wyrównuje. Tylko i wyłącznie dlatego jest w ogóle sens to naprawiać, inaczej koniec by był wyścigu. Słuchajcie, jest drugi dzień, jestem tutaj po paru godzinach snu i okazuje się, że nasz polski zespół miał wypadek. No była szansa nawet na podium, szło bardzo dobrze, po tym wypadku możemy o podium zapomnieć całkowicie. Nie uda się tego jeszcze nadrobić, bo jest koniec wyścigu. O co chodziło o wypadku? W skrócie. Była 60, czyli zwolnienie do 60 km na godzinę z powodu jakiejś tam usterki innego auta. I nasz polski samochód jechał sobie za innym autem. To auto nagle zahamowało gwałtownie do zera. Nasz kierowca się nie wyrobił, uderzył w to auto i skasował auto swoje. I nie było można jeździć przez 3,5 godziny, bo tyle zajęła naprawa. 3,5 godziny w plecy na takim wyścigu to jest dużo. Niestety nie udało się tego odrobić, no nic dziwnego. I teraz zaraz wam pokażę, jak wygląda w ogóle samochód. Było wymieniane bardzo wiele części i no widać, że jest skasowany. W ogóle wyścig się już kończy, więc pokażę wam, jak już zjedzie finalnie do boksu ostatni raz i wtedy zobaczycie zniszczenia. Jesteśmy po wyścigu, dojechaliśmy do końca, ale prawda jest taka, że dojechaliśmy do końca dzięki mechanikom. Odwalili taką robotę, że to jest nie do wiary. Ja jak zobaczyłem samochód po dzwonie, byłem przekonany, że to jest koniec wyścigu. Oni w ciągu 3,5 godziny doprowadzili go do stanu, jak żeśmy startowali. Także dla nich wielki szacunek. Po tak zwanym dzwonie auto tak wygląda, no jest dużo poklejone. Tutaj troszkę coś pękło, tutaj też. Tu wszystko jest taśma, wszystko dookoła. Z drugiej strony też. Cały reflektor, to wszystko trzyma, no ledwo są tylko, żeby dojechać do końca wyścigu. Tutaj też zobaczcie, wszystko. Także no nie pokazałem wam, jak wyglądało bezpośrednio po tym dzwonie, dlatego że no nie było mnie tutaj. Ale to jest już po takiej prowizorycznej naprawie. Także słuchajcie, mimo tego wypadku i mimo tego wszystkiego, udało się w swojej klasie osiągnąć czwarte miejsce. Bardzo, bardzo dobry wynik. W klasyfikacji tak zwanej generalnej to było jakieś 25 miejsce, więc a to już tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ są różne auta, różne silniki, różne klasy, więc nie ma co porównywać. Także mimo wszystko poszło dobrze. Kto wie, może następnym razem będzie pierwsze miejsce, także trzymamy kciuki i być może pojawię się na kolejnym takim wyścigu za rok i będziemy świętować zwycięstwo. To by było na tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!